taniego producenta paliwa. Znaleźć tani transport. Można zrobić promocję. Zainwestować w reklamy. Mniej płacić pracownikom. I zniżyć jakość paliwa. I zbudować więcej stacji. I co dzięki temu uzyskacie? No bo pokazaliście, że obniżacie koszty. To może sprawić, że pracownicy będą mniej zmotywowani, mniej zadowoleni. Będą do was przychodzić tacy, którzy nie mogą znaleźć pracy w innych miejscach i pracować krótko. No bo jeżeli znajdę pracę gdzieś u kogoś, kto mi zapłaci więcej, no to pewnie zmienię tego pracodawcę. Liczycie się z tym ryzykiem? Tak. To czemu się na to decydujecie? Bo więcej będzie dla nas. Okej. Biznesowa żądza pieniądza. Duże brawa dla zespołu. Bardzo fajnie pokazali, że można obniżyć koszty. Nie do końca się zgadzam, że niższa jakość paliwa, bo paliwo jest to samo, bo jeżeli ono będzie nie spełniało norm, no to wtedy jakieś kary klienci w procesach uzyskają i nie będziecie konkurencyjni, bo też nikt u was nie będzie tankował. Jakość paliwa musi być taka sama jak w innych miejscach, ale jakieś inne sposoby obniżenia ceny. I to może sprawić, że nawet jeżeli zaoferujecie benzynę 10 groszy tańszą, to już część klientów u was będzie kupowała, a przez to, że macie dużo stacji, duża sprzedaż sprawi, że będziecie mieli duże zyski. Nazwa naszej stacji to jest ekopaliwo, ale nie ma to nic związanego oczywiście z takim super ekopaliwem. Tutaj macie podane nasze hasło, czyli czysto, ładnie, wygodnie i swobodnie. Ekopaliwo, czysto, ładnie, wygodnie i swobodnie. Na naszych stacjach oferujemy świeże produkty, higieniczność, parking poboczny, noclegi pięciogwiazdkowe, hotele oraz promocje przy dziesiętnym tankowaniu. W całej Polsce znajduje się aż 350 stacji, które są wyposażone w nowoczesne baniaki na paliwo, w których paliwo jest dostarczane aż dwa razy w tygodniu. Tak, w której produkty są zawsze świeże, dostarczane przez bardzo dobre firmy, wysokojakościowe. Oraz w zasadzie nasze stacje już wybrało ponad połowa populacji w Polsce. Nasze stacje są bardzo nowoczesne. Tak, a właśnie. Czyli wyposażone w najnowsze sprzęty, zmodernizowane. Posiadają udogodnienia dla inwalidów. Tak. Oraz w zasadzie. Coś. No dobra, to ja jedną rzecz, bo może też możecie wymyślić jakieś usługi dodatkowe, że tam będą jakieś myjnie, Właśnie. Dodatkowe Jeszcze usługi, są które hot dadzą dogi, wam szansę na tylko przychody. właśnie jest myjnia, hot Gastronomia dogi rozbudowana. Tu i nawet macie placki. hotele, poszliście jeszcze dalej, ale nie wiem, czy wiecie. Prawie połowę przychodów stacje benzynowe zarabiają na sprzedaży hot dogów i całej gastronomii, którą w swojej ofercie mają. Więc takie sklepy to rzeczywiście jest coś, co daje duże szanse na duże zyski. Brawa dla zespołu. Bardzo ciekawa prezentacja. I już widzimy różnicę na przykładzie tych dwóch prezentacji, jak można różnicować. To bardzo fajnie pokazaliście. Jak obniżyć koszty linie lotnicze? Uśmieszki. Siedzenia z Europalet w poczekalniach na przykład. Zwolnienia i zatrudnienie taniej siły roboczej. Tańsze paliwo. Opłaty za nadbagaż. Brak darmowych posiłków, wszystko płatne. No tak, to działa. Opłata za przewóz zwierząt. Większy samolot. Po co nam większy samolot? Bo wtedy będzie więcej ludzi wejdzie, kupią, więcej. Tak. Dobra. Tak. Okej. Opłata za wnoszenie jedzenia. Nie odpowiadamy za spóźnienia. WC pod opłatą.
Dobra, dość ryzykowny pomysł. Płatny catering. Co jeszcze? Płatna telewizja w samolocie, czyli wszelkie udogodnienia, to musisz zapłacić. Bilety w jedną stronę, opłata tanie kamizelki. No dobra, płatne kamizelki ratunkowe. Tu jedna uwaga, bo te tanie linie lotnicze wcale nie oszczędzają na bezpieczeństwie. Bezpieczeństwo jest takie samo jak w luksusowych liniach, ono się niczym nie różni, bo inaczej samolot nie mógłby latać, tylko że oferuje jak najniższą cenę biletu, żeby sobie zrekompensować tymi innymi usługami, o których mówiłyście. Płatna toaleta. Nawet jeden z szefów Ryanaira kiedyś zaproponował, żeby wprowadzić opłatę za torebki dla osób, które mają chorobę lokomocyjną. No bo każdy ma euro, dolara czy funta, więc można na tym zarabiać, ale się szybko z pomysłu wycofano, bo okazało się, że część poskąpiła tych pieniędzy albo nie miała, a później dłużej trwało sprzątanie na płycie lotniska, a to kosztuje. Chciałam powiedzieć tylko, że na przykład w różnych liniach lotniczych, na przykład, nie pamiętam jak się nazywają, ale niemieckich, za klatki dla zwierząt dodatkowo się płaci. No dobra. My witamy w prezentacji naszej firmy Comfort Airlines, luksusowy samolot. Więc nasze linie lotnicze uwzględniają smaczną i wszechstronną kuchnię w pakiecie z biblioteką filmów, bowiem są telewizorki na fotelach. Na oparciach foteli, właśnie to mówiłem. Szybciej. Poza tym fotele z masażem, proszę Państwa, żeby być zdrowym. Dużo miejsca na nogi i tak dużo, dużo. I teraz przekazuję głos mojemu koledze. No to do telewizorów są też pady. Ładowarki do telefonów, luksusowe. Ogólnie cały samolot jest bardzo luksusowy. Siedzenia są podgrzewane. Ogólnie samolot jest kolorowy. Śmietnik przy każdym siedzeniu, szybki i bezpieczny lot i jest dużo stewardes. A, i mają być ładne. I są ładne. To koniec. Dobrze. No i pasażer w pierwszej klasie ma własną kabinę. Dobrze, to teraz ja jeszcze powiem, że... A ceny biletów, jakie są? Ceny biletów? Drogie. Wysokie. Drogie, bo rzeczywiście dla części klientów to może być tak, że cena nie ma znaczenia, a te usługi dodatkowe, komfort przelotu będzie miał znaczenie i na tym będziemy zarabiać. Duże brawa dla waszego zespołu. Bardzo ciekawa prezentacja. Dziękuję. To w pierwszym punkcie mamy, żeby podawać kurom żywność gorszej jakości, która będzie po prostu tańsza. To powiedz jeszcze raz. Więc pierwszy punkt to jest, żeby podawać kurom żywność gorszej jakości, czyli po prostu tańszą. Drugi punkt to pomysł, żeby przetrzymywać kury w tańszych klatkach, ponieważ my na tym nie stracimy, a żaden klient się nie dowie. Trzeci pomysł to przewozić jajka jak najszybciej i jak najtaniej, co nam da to, że więcej jajek zostanie kupionych i będziemy mieli większe zyski. Czwarty punkt to kupowanie tańszych kur, ponieważ wtedy można więcej kupić za niższą cenę. Piąty to sprzedaż mniej wydajnych kur, które dają mniej jaj. Żeby ktoś inny się z nimi... Tak, żeby ktoś inny borykać. Mógł je przerobić na co tylko chce. Szósty punkt to ograniczenie kosztów utrzymania fermy, czyli na przykład bez prądu, bez wody, jak najtaniej, ale jak najgorzej. No dobra, znaczy po pierwsze tutaj mówicie, że się znęcają, trzeba pewne standardy utrzymać. Znaczy bez przesady, ale chodzi bardziej o to, że ograniczenie prądu, wody i tak dalej. Okej, ale o tym myślimy, żeby to było jak najniższym kosztem i dzięki temu jak najtańsze jajko. To może być jakiś pomysł biznesowy. Brawa dla waszego zespołu. Ferma Wolny Wybieg. Czyli wykupienie konkretnego miejsca, dzięki temu kury nie będą trzymane w klatkach i jajka będą naturalnie lepsze. Dobre gatunki kur. Dzięki temu, że sprowadzimy lepsze kury, będziemy otrzymywali lepsze jajka. Dobra pasza. Im lepszą kupimy kurą paszę, tym lepsze
będzie ich zdrowie oraz stan jajek, które będą składały. Opieka weterynaryjna. Gdy kury będą pod dobrą opieką weterynaryjną, będą na pewno zdrowsze i jajek będą, jajek będzie więcej i będą lepszej jakości. Doświadczony personel. Zależy nam na tym, żeby kury były pod dobrą opieką i miały wygodne i nowoczesne klanie. Czyli też wygodne. Więcej płacimy pracownikom. No tak. Inaczej się nie da. Szeroka gama produktów. Nasza firma będzie oferowała wiele jajek i wiele gatunków jaj. Przybiórcze, kurze, wszystkie jakie są na rynku. Czyli chcę jakiekolwiek jajko, to wiem, że w waszej firmie dostanę więcej płacę, ale wszystkie moje potrzeby związane z jajkami będą zaspokojone. Certyfikat jakości to znaczy, że są one zatwierdzone przez wszystkie... To mi się bardzo podoba, że też pokazuję klientom, że mam inną jakość, mam certyfikaty, które wzbudzają zaufanie. Super, co jeszcze? Usytuowanie fermy. Zależy nam na tym, żeby ferma nie znajdowała się w samym centrum miasta, tylko na wsi, gdzie tańszy teren, ale też czyściej teren, i klienci będą powietrze. Wiedzieć, że dbamy o kury. Tak. Duże brawa dla waszego zespołu. Jeszcze mamy 2 punkty. To jeden tylko, powiedzcie. Możliwość odwiedzania naszej fermy. O właśnie, to o tym mówiliśmy, że tak. Jak mam dobre warunki, to mogę pokazać klientom, że bez obaw może kupować dobre jajka. Bo ja też muszę przekonać klienta, że za tą jakość musi zapłacić więcej. Jajko taniej fermy i drogiej wygląda tak samo. Ale cała otoczka, o której mówiliście, i certyfikaty, inne opakowania, i wycieczki, to jest właśnie coś, co daje wyróżnienie. Duże brawa dla zespołów z fermami. Jak obniżyć koszty szkół językowych? 1. Zatrudnić nauczycieli z mniejszym wykształceniem. 2. Jak najwięcej osób w jednej klasie. Taką aulę będziemy wynajmować. Mniejsza inwestycja w wyposażenie sali. Ale bez rzutnika i bez krzeseł. Administracja przez nauczycieli, czyli... Część czasu zamiast na naukę poświęcą na jakieś sprawy papierkowe. Dobra. Niższe koszty zajęć. No tak, no bo to musi się przełożyć na niższą cenę. Drukowanie materiałów na własny koszt. Oczywiście. Albo nawet stawimy jakieś ksera, żeby na tym zarabiać jeszcze. Tak jak w tanich liniach lotniczych sprzedajemy posiłki. Automaty z żywnością o drogich cenach. Dobra, czyli przychodzą na zajęcie na 8 godzin, wstawiamy drogi automat. Skrócenie zajęć. Ale nie 8 godzin, bo to nie 45 minut, tylko 40. Dzięki temu jeden wykładowca więcej grup obsłuży. Mniejszy metraż budynku. Czyli słabsze sale, oczywiście. No, brak ogrzewania sal. To już trochę hardkorowo, ale rzeczywiście, może zmniejszymy grzanie. Mała ilość toalet. Dobra, czyli dobra, brak udogodnień. Dobra, chwytliwa reklama. Która pokaże, że jesteśmy tani. I ten główny element będziemy pokazywać. Mała ilość nauki języków do wyboru. Okej, to też jest jakaś forma, że nie mam takiej kompleksowej oferty, że wszystkie języki świata, tylko 2 podstawowe, z czego 2 słabo. Dziękuję. Duże brawa dla waszego zespołu. Dobrze, więc my, grupa 8, przygotowaliśmy... A reszta nie rozmawia. Kompleksową strategię biznesową dla szkoły językowej. Ta szkoła się nazywa ESOF, czyli Effective School of Language. I ona tak ogólnie, ja powiem, oferuje specjalne strony internetowe dla uczniów. To możemy też od razu powiedzieć, że przyjaźnie wyglądające sale, czyli na przykład dzieci zamiast siedzieć na drewnianych krzesłach mają pufy i żeby ta nauka nie była taka nudna, taka wesoła, tutaj jest też nauka poprzez zabawę. Dobrze. W naszej szkole można się nauczyć aż 6 języków. To są najważniejsze języki w Europie. Mamy szeroki zakres terminów, czyli praktycznie od 7 do późnych godzin wieczornych. Czyli dzięki takie czemu, lepsze dopasowanie do potrzeb klienta. Tak, każdy klient może sobie wybrać pasujący termin. W szkole jest też stołówka oferująca dania obiadowe z różnych krajów. Są małe klasy. 1-6 osób dla dorosłych, dla seniorów i dla klasy 1-6. Goście z zagranicy i wycieczki zagraniczne jako dodatek do waszej oferty, ale jest tutaj ściśle powiązany biznesowo, czyli też macie dużo różnych dodatkowych usług. One są ekstra płatne czy w cenie? Zależy
Zależy, które. Wycieczki są o, właśnie. Płatne. Niektóre są w cenie i dzięki temu dajemy szansę, że ktoś, kto ma pieniądze, będzie bardziej zadowolony. Tak. Nie zależy na obniżeniu ceny, tylko na tym, żeby to było jak najlepiej do jego potrzeb dostosowane. I to bardzo dobrze pokazaliście w taki sensowny, biznesowy sposób. Bardzo to mi się podoba. Czy jeszcze chcecie coś dodać? Macie 3 sekundy. Czas minął. Dziękuję bardzo. Duże brawa dla waszego zespołu. Biuro podróży Turpol. Ma być tanio i... W jaki sposób? Wiemy, że ma być tanio. Tniemy koszty. Jak? Proponujemy. Na przykład przy 20-osobowej grupie 15% zniżki. Czyli jakaś polityka rabatowa, to musimy przeliczyć, czy nas na to stać. To nie jest tak, że z automatu dajemy jakieś rabaty. Zachęcamy, zachęcamy jak największą liczbę osób do skorzystania z naszych usług. Czyli to jest usług. Sposób, że idziemy z takiej wycieczki po 1000 osób i dzięki temu możemy obniżyć cenę. Dobrze, wprowadziliśmy także dodatkowe atrakcje, jak kajaki czy paintball, które są dodatkowo płatne. Na tych cenach, te ceny oczywiście możemy bardzo podwyższyć, bo jakby... To się bardziej opłaca, co wziąć wycieczkę i dodatkową atrakcję, niż już tą atrakcję bez wycieczki. Mhm. Dzieci do 3 roku życia nie płacą. To po co nam tacy klienci? Dobra, zredukowaliśmy obiady i kolacji do obiadu kolacji. Okej. Dobra. Ubezpieczenie, które też jest jednak dodatkowo płatne. Okej, czyli mamy różne składowe kosztów tutaj dodatkowo przenoszonych na klienta. Dajemy mu ofertę, ale małym drukiem dopłata za to, za to, za to, za to i za to. Więc to nie jest wcale takie tanie, jakby mu się wydawało, a jest w znacznie niższym standardzie. Czy jeszcze coś macie, co ten standard obniża? A gdzie oferujecie te wycieczki? Jakieś egzotyczne, super destynacje. Za granicę. W Polsce. Czy tutaj teren Mazowsza. Turpol pokazuje, że to raczej na terenie Mazowsza, czy Polski. Tak, Pol. Pol, a nie Maz, no właśnie. Dziękuję, czas minął. Duże brawa dla zespołu. To nasza grupa przygotowała ofertę dla biura turystycznego, które będzie wyróżniało się na rynku wysoką jakością swoich usług. To jak to zrobicie? Posłuchajcie, ostatnie 2 minuty, nawet nie całe. Dobrze. No to pierwszy punkt to oferta bardzo dobrych hoteli. Dobra. Wycieczki w ciekawe miejsca oraz szybki dojazd. Pyszne jedzenie, apartamenty w hotelach, w nawiasie ekskluzywne, dużo gratisów, promocje dla dzieci. Okej. Dobre wyposażenie hoteli. Dobre wyposażenie hotelu, plazmy, wygodne łóżka. Dużo atrakcji turystycznych koło hotelu i luźny program. Dobra. Następny punkt to jest pomocna obsługa w hotelu, dobre Wi-Fi oraz sale kinowe. Baseny obok hotelu, duży wybór lokalizacji, dobra lokalizacja. Możliwość dostosowania menu do indywidualnych potrzeb. Wszystko liczone w cenę, możliwość wypożyczenia pojazdu, komunikacja, znajemy wszystkie języki, animator, prywatna plaża, spa, zwiedzanie z przewodnikiem, darmowa prasa, siłownia, fitness, sauna, dodatkowe ubezpieczenia, pomoc medyczna, sklepy z pamiątkami na miejscu, ogniska, imprezy, co 2 dni bar, posiłki, napoje w samolocie. Dobra, czy coś jeszcze? Moglibyśmy dodawać, ale pytanie, za co nam klient zapłaci. Duże brawa dla waszego zespołu. Pytanie, bo pokazaliście, że są możliwe 2 modele. Bardzo mi się wasze prezentacje podobały, one były bardzo dojrzałe biznesowo, bo rzeczywiście można było się wyróżnić albo jakością i wtedy cena byłaby wyższa, albo sposobem na obniżenie kosztów. Co jest lepsze? Ostatnie pytanie na dzisiaj. Czy wysoka jakość, czy niskie koszty? Wiedziałem, że zdania będą podzielone. Kto uważa, że wysoka jakość, ręka do góry? Kto, że niskie koszty, ręka do góry? Mniej więcej 50/50, może ze wskazaniem na jakość, ale tak naprawdę to zależy, bo być może, jeżeli nam uda się obniżyć koszty, to właśnie to, co powiedział jeden z biznesmenów, chciałbym zarabiać na jednym produkcie nawet 1 centa czy 1 grosz na sztuce, pod warunkiem, że sprzedawałbym go wszystkim Chińczykom na świecie.
To jest jeden z pomysłów biznesowych i on też daje szansę na bardzo duże pieniądze. A z drugiej strony właśnie to, co pokazaliście, inwestowanie w jakość. Bardzo dużo zarabiam, ale ten produkt jest dostępny tylko dla tych, którzy mają dużo pieniędzy. Każda z tych strategii jest dobra, ale ważniejsze, żeby czymś się wyróżnić, a nie być przeciętnym we wszystkim.